Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. No i co mogę powiedzieć, no nie powstrzymałem się do nagrania odcinka, no niestety pocisnąłem dalej ten level na tym magu, no i dobiliśmy wreszcie 200 poziom, a w zasadzie już 212 piekło zostało zamknięte. Wszystko wam pokazuję, oczywiście wszystkie walki mam, w tym momencie moje lochy wyglądają w sposób następujący. Tutaj mamy pierwszego przeciwnika w 13 piętrze, obecnie wydaje mi się, że to 13 piętro jeszcze nie jest do zrobienia, z tego co widziałem mamy na nie 0,30%, więc nie tak dużo. Myślę, że jak sobie pociśniemy jakieś tam tornado, może tam wieże, jakieś itemki podostajemy, no to wtedy zmienimy sobie broń, bo wiadomo, że tam kilka leveli zawsze wpadnie, no i może to 13 piętro będzie faktycznie do ruszenia. Tutaj Esteros 3x20, póki co to jest mag, więc z nim raczej będzie na jakiś czas blok, ale zobaczymy na jak długo. Portal do piekieł mamy 23%, może dzisiaj się uda go pokonać, spróbujemy to jeszcze zrobić przed lochami. No i co? No mamy ostatni dzień eventu Wiedźmy, wy to oglądacie pewnie w poniedziałek, niestety ostatnio muszę nagrywać troszeczkę na zapas, ale chyba jeden dzień to tam różnicy nie robi, ale mamy jeszcze ten event Wiedźmy, więc wykorzystamy go sobie dzisiaj i będę jeszcze chciał pocisnąć to tornado. Zobaczymy, na jak daleko nam się to uda. No i tutaj zbezczeszczone katakumby 9x10, no i kopalnię Glory mamy odblokowaną. Niestety problemem jest miejsce, którego nie mamy za wiele, już dzisiaj tutaj rozmontowałem wszystkie itemki, dużo mam jednak z tych właśnie z tej wieży głównie i z tej strefy mroku, także no zobaczymy jak to pójdzie. Na wstępie pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę. Przypominam o tym znowu. Pamiętajcie, że teraz zaczyna się blok reklamowy, więc wy zostawiacie łapkę w górę. Nie wiem jak to jest, 1000 wyświetleń na przykład odcinek ma tam po 2 godzinach, a łapek w górę jest 130. No nie mam pojęcia totalnie jak to się dzieje, więc teraz proszę, żeby każdy kto kliknął w ten odcinek zostawił tego kciuka w górę, zostawił subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robi, i zapraszam was na Discorda dla widzów i na Twitcha. Linki macie w przypiętym komentarzu i opisie. Na Twitchu oczywiście live'iki, Discord wiadomo po co jest. Dobra, i co? Chyba nie przedłużamy. Co tutaj się zmieniło? No od ostatniego odcinka za wiele nie. Tu jeszcze możemy coś wrzucić, w sumie to nawet od razu mogę to wrzucić, nie, już tam będzie z głowy, bo to jakiś epik. Tutaj u tego to jeszcze nic ciekawego. No naszą arenkę w tym momencie wygląda ona w taki sposób, więc powolutku tutaj lecimy z tą arenką. Dzisiaj nam bodajże ozłocenie do siedziska wypadło, także no powoli te runki idą. Jeżeli chodzi o naszego tutaj, o nasz stojak, no to wczoraj po raz kolejny, czyli w sobotę, znowu zapomniałem niestety założyć tego eku na awkę. No strasznie jestem gdzieś ostatnio, nie wiem, totalnie się nie skupiam, aż tak nie fokusuję się na tej grze jak zazwyczaj. Przykładem dobrym tego jest to, że w sobotę miałem do złapania Plutoida, którego niestety również nie złapałem, bo to było w soboty za dnia, no a ja niestety robiłem awkę dopiero wieczorem i tego Plutoida nie złapaliśmy, musimy czekać znowu tydzień. Także no to jest właśnie przykład tego, że ostatnio jakoś tak bardzo dużo nie poświęcam uwagi na tego Shakesa, ale prędzej czy później sobie do tego na spokojnie wrócimy. Dobra, tutaj mamy Dziunię w poniedziałkową noc, czyli w dzień, w którym wy to oglądacie, najprawdopodobniej ją złapę. Co my tu jeszcze mamy? No pupilki na szybko wam pokażę, ale jakoś tam bardzo od ostatniego odcinka one się nie zmieniły. Lożki widzieliście, serce stanęło na 9, traktor również na 9. Pocisnąłem sobie trenera na 8. Dzisiaj jeszcze mi pewnie dusz trochę wypadnie zawki, no to myślę, że to serce poleci na 10. Tutaj jeżeli chodzi o twierdzę, no to leci na 11. Tak wyglądają nasze surki, także no wiadomo, jest event z tej twierdzy, więc spoko, jakoś to tam idzie. No i co my tu jeszcze mamy? No gildie to, tak mówię, za bardzo się nie zmieniła, tak to wygląda. Musimy się tutaj znowu wspiąć do pierwszej połowy, bo znowu codziennie z niej wypadamy i codziennie się do niej wspinamy. Także tak to wygląda. O, teraz musimy 217 wbić, nawet 218 by przydało się wbić, żeby być tutaj chociaż na samym dole pierwszej połowy, ale raczej będzie problem, no ale jakoś tam to, nie jesteśmy na dole, więc to najważniejsze. Powolutku, spokojnie na tym magu będziemy piąć się w górę, głównie tutaj w rankingu o dokładnie tym ogólnym. No i co, no gildie, no to jeszcze wiadomo, wszystkie robią wyprawy, te lepsze gildie. W pupilkach jesteśmy top 30, więc jak na to, że te pupile mieliśmy dość późno w porównaniu do topki, no to jest to jak najbardziej ok. No i podziemia to tutaj jakby no nie ma na co patrzeć w tym momencie, jest już ktoś, a Duhalgad już ma 11 serce, w ogóle my z nim gramy na W40, on tam ma bardzo podobny level do naszego wojownika, gra berserkiem bodajże, także tu widzę, że na tym serwerze też się wziął no dość porządnie, można powiedzieć, za
swoje konto. Dobra, no i co? No i tyle. Kalendarz mamy, wiadomo, 16. Jutro dostaniemy expa. Niedługo też będzie nowy poziom, także wiadomo, najlepiej jak największy level wbić przed dostaniem tego nowego poziomu. Zwłaszcza, no, jeżeli jesteśmy na nowym serwerze. Tak to działa. No i tyle. Myślę, że nie przedłużam, tylko lecimy od razu sobie tutaj dalej. W sumie to, wiecie co? Ja na tym stojaku mam broń. To musi być broń dla maga, ale w razie czego, to jakbym jakąś broń miał właśnie dla maga, to ją sobie wrzucę na stojak. Zawsze to tam troszeczkę miejsca zaoszczędzimy. No i okej, no i lecimy z tym tornadem i zobaczymy, ile uda nam się tych tornad zrobić w tym momencie. Zobaczymy, jak to pójdzie. No tutaj już jakiś delikatny blok, ale poszedł dalej. Dobra, no myślę, że wydaje mi się, że jest to mniej więcej jeszcze do pociśnięcia. Chyba 213 level wbijemy z tego tornado. Dokładnie, mamy 213 level. Zobaczmy, tutaj ma akurat paski, w sensie chce. Ile nam dają bronie? Plus 13, tutaj minus 5. No to broń jeszcze mamy w miarę świeżą. Z tego co widzę, no to co, to chyba możemy wszystko sobie wrzucić do kociołka. Nie ma co w ogóle tutaj się zastanawiać, tylko od razu lecimy. No i mamy, zobaczcie, 10 miliona, także to jest dużo, 10 milionów. To myślę, że możemy tutaj sobie HP do 1500 podbić. No i potem będziemy lecieć inteligencję dalej. Tylko zobaczmy, czy w ogóle nam starczy. Chyba starczy, chociaż nie wiem, no trochę szybko, powiedzmy, topnieje to. A nie, mamy, ok, idealnie, 1505. No i teraz będziemy mogli sobie lecieć Vintę dalej. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze jesteśmy w stanie to tornado dalej cisnąć. Okej, tutaj padł, tutaj chyba kolejny też padnie. No i następny to jest wojownik. Obły zwierz, okej, zobaczymy, jak to z nim będzie wyglądać. No ale tu widzę, że chyba jakiś większy, powiedzmy, blok. No to dobra, to go poklikamy jeszcze. A nie, on widzę, że padł, udało się. No ale kolejny niestety wojownik, który też raczej będzie blokiem. Dobra, to wiecie co? Pójdziemy sobie teraz do wieży. Ta wieża będzie padać praktycznie za darmo na wstępie, także tutaj sobie do niej pójdziemy, trochę nam itemków pewnie podropi. O, chociaż już tu widzę, że jakieś bloki się zaczynają, ale okej, tutaj znowu coś, zobaczmy dalej, no to padło. No wiadomo, dlaczego robimy wieżę, no jest jeszcze ostatni dzień eventu Golda, więc i chcemy z tej wieży jak najwięcej procent dostać. Dobra, kolejny pokonany, to nam się w ogóle bardzo, ale to bardzo buguje z tego co widzę. Aha, ja tu wam w ogóle nie zapisuję, ale nie mam co wam zapisywać. Strefy mroku wam zapisywałem trochę, ich zapisałem, ale to chyba nie jest nic ciekawego do oglądania. No najciekawsze to są te lochy pojedyncze, no nie? Strefy mroku będą ciekawe na tym poziomie, powiedzmy 400+, ale coś tam wam pozapisywałem tej wieży, myślę, że nie ma sensu. Dobra, lecimy dalej, mamy teraz takiego pana, zobaczmy, okej, udało się pokonać. No i dobra, i w tym momencie mamy pełny ekwipunek, czyli tak, rękawice na pewno możemy sobie wrzucić do kociołka. I co tutaj jeszcze jest ciekawego? To na pewno możemy podmienić, to jest w ogóle jakaś słabizna z tego co widzę. Tutaj, a to w ogóle mają już runki, ciekawe, łączna odporność 2%. No my jeszcze chyba PD, o to mogę w sumie kupić, niech będzie, bo i tak do klaserka mi było potrzebne, a nie kosztowało grzybów, to git. Ale z tego co widzę, jeszcze PD nie mogę mieć 2%, także no jeszcze tych 10 nie wycisnę tutaj na tym naszym stojaku. Ale okej, poczekajcie, musimy chwilę pomyśleć. Klata bardzo dobra, mimo że ta ma gemik. No ale właśnie, ta ma gemik, to czy mi się to opłaca zamieniać? Dobra, powiedzmy, że zamienimy wstępnie. Tu jakiś pierścionek, to możemy na pewno zamienić, to mogę wrzucić do kociołka, to akurat git. Mamy jakiś pasek dla zwiadowcy, też git, bo my mamy tutaj na niej zwykły. No dobrze, no troszkę sobie ich poubieramy, zawsze to może dalej delikatnie pociśniemy. Tu jakaś broń, ale nie będziemy jej wymieniać. Jakiś na zręczność pierścionek, plus 10 z dziurą to możemy. Tu jakiś hełmik jak najbardziej na epicki możemy, bo mamy zwykły. Aha, on już był wrzucony do tego, to możemy zrobić cyk. I co dalej? Tutaj widzę, że wszystkie mają już wisiorki epickie i chyba by te mają też wszyscy epickie. Dobra, no to na razie zostawimy tak. No i zobaczymy, czy coś nam tu to dało, czy możemy jeszcze dalej pocisnąć tą wieżę, czy już niestety jest stop, jeżeli o nią chodzi. No zobaczmy, poklikajmy tutaj delikatnie. No chyba jest stop, no jakbyśmy na pewno przycisnęli, to jeszcze by tam padło, żeby mieć te okrągłe 20%, no ale tutaj zobaczcie, no już nie pada to wcale tak łatwo, także na razie się wstrzymamy. Mamy znowu trochę golda, możemy trochę znowu wrzucić w tą inteligencję. No ja bym chciał jeszcze tak może z jeden level wbić, tylko nie wiem skąd, i ewentualnie wymienić broń, żeby zobaczyć, czy... Aha, ja w ogóle, kurde, zapomniałem o tym. No i dokładnie, udało nam się go pokonać, to możemy w sumie zapisać. Zapomniałem o tym, powinienem to zrobić przed lochami, żeby mi to... No bo na pewno ten portal by pomógł, nie? Dobra, to może teraz on padnie, czy jednak to tam za wiele nie dało, powiedzmy, że jeszcze z 10 grzybów na niego. Tu się w ogóle, aha, udało się go pokonać, ale strasznie się coś, nie wiem, buguje, zacina, nie wiem, tu minus 3, ale jest miejsce na klejnot, więc możemy ubrać.
No i dobra, no i zobaczmy, jak to wygląda z tym. No z tym chyba, no chociaż tu co chwilę bliska próba, no pewnie jakbyśmy poklikali, to by padło, ale na razie nie ma to sensu. Dobra, tutaj nic nie ruszymy na razie, to 13 piętro jeszcze dzisiaj chyba nie, ale być może na kolejnym odcinku albo już będzie pokonane, albo je pokonamy. No i co? No i chyba to tornado muszę dalej dociskać, no bo co ja mogę więcej zrobić? Jak, o, zobaczcie, troszkę nam popadało. Jak tutaj, no zobaczcie, mamy pełny ekwipunek. Mogę ewentualnie strefę mroku jedną zrobić, na przykład tego. Dokładnie, udało się. Co on nam tutaj da? Na zręczność. Kurde, no fajnie jakby nam na inteligencję coś wypadło dla nas, ale niestety ciągle tutaj dla naszych pachołków to niech będzie. No i mamy dwa miejsca wolne, no i mówię. Tu już wszystko rozmontowane, no przydałby się znowu event kowala, przydałby się w ogóle epic, no coś tutaj by się przydało innego, ale okej, no to chyba co? Resztę grzybów będziemy ładować w to tornado, póki możemy wszystko sprzedawać, co mamy do sprzedania, no to wydaje mi się, że trzeba będzie z tego korzystać. 3x3 życzenia, padło, dobra, kolejny krokodyl, zobaczmy, no i padł i okej, jeszcze mam bardzo malutko nam brakuje do kolejnego levela, więc powiedzmy, że sobie przeklikamy jeszcze ten level, chyba się uda, dokładnie, a nie, jeszcze jeden, dobra, to po tym chyba, dokładnie, mamy 214 level, no i zobaczmy teraz, ile nam będą tutaj dawać nowe bronie. Ja tu jeszcze na wszelki wypadek się przeloguję, no mówię, coś tak ten shakes chyba dzisiaj słabiutko działa, zobaczmy, plus 13, dobra, ale nie wiem, czy to jest na pewno, czy może to był jakiś słaby roll, zobaczmy, plus 18, jaką my w ogóle tą broń mamy, no ona nie ma jakiegoś rozrzutu wybitnego, nie ma w ogóle, a nie, runę ma, okej, to nieważne, no możemy trochę poszukać. No tu jest bardzo fajna broń, no ale niestety nie ma runy, a już raczej będę się skupiał na tym, żeby mieć tą runę. Tu w ogóle, patrzcie, bardzo fajna, bardzo, no wręcz można by powiedzieć, że idealna, no ale niestety również nie ma tej nieszczęsnej runy, więc w sensie runę ma, ale jest na HP inaczej. O to mi chodziło, tutaj w ogóle znowu bardzo fajna, ale bez runy, plus 23 nam nawet daje, okej, możemy jeszcze poklikać, tu na inteligencję szczęście, tu praktycznie identyczna jak nasza. No ale dobra, wydaje mi się, że chyba 20 średnich to nie jest jeszcze jakoś bardzo dużo. Jeszcze może z jeden level nam się uda wbić i dopiero ewentualnie byśmy tej nowej broni poszukali. No zobaczymy. Na razie tu może jeszcze sobie tego tornadka pchniemy. No fajnie by było wbić ten 215 level przynajmniej. No ale tutaj nie wiadomo. Okej, tu nam coś wypadło. Zobaczmy, mamy plus 22 odporność na zimno. Fajny naszyjnik. Ja jeszcze pomyślę, co z nim zrobić. Pewnie go ubiorę, no 22, chociaż 22, czy jest sens, żeby ubierać, no to nie wiem. Dobra, tu możemy sobie wbić na 1600, no i albo nawet na 1600, powiedzmy 10, coś takiego zrobimy. Ok, i możemy dalej teraz pocisnąć tutaj sobie tą wytrzymałość, żeby trochę golda nam zostało, powiedzmy jeszcze z dwa razy, idealnie. No i lecimy dalej. No czy uda nam się, dobra, znowu nam padł, teraz mamy tylko jedno miejsce, więc no właśnie będzie trzeba ostrożnie z tym wszystkim. Czy uda nam się jeszcze wbić samego tornada 215 level? To jest kto? Kto jest mag? No i że my na magu się blokujemy. Okej, padł nam. Teraz jest wojownik niestety. No nie wiem, kurde, może być problem. No ja tu jeszcze muszę tych grzybów zostawić, wiadomo, na codzienne czynności. Kurde, no z czego my byśmy mogli jeszcze wycisnąć sobie expa? No na pewno byśmy mogli z tej strefy mroku, ale ona, no tak jak wam mówię, że z nią tutaj jest ten problem, że właśnie poczekajcie, może pokonamy tego jednego, a nawet nam się nie udało od razu pokonać, okej. Kurde, myślałem, że to będzie prostsze, dobra, udało się, no ale to nam nie dało za dużo expa, no i teraz zmarnujemy najprawdopodobniej, to jest na zręczność, zobaczmy. A, ja tu w ogóle na Kunegundzie mam na siłę, nie wiem czemu. Dobra, no to założymy na zręczność. No i teraz trochę surek zmarnowałem przez to, że właśnie to pokonałem. Dobra, no to co? Wydaje mi się, że nie ma sensu dalej klikać. Ja tutaj sobie wszystko porozmontowuję, no i kolejnego dnia znowu będziemy lecieć. No to jest właśnie teraz zaczyna się problem, że niestety z tym miejscem będzie problem, no tak jak mówię, bo jednak no wieża i strefa mroku to jest z każdego przeciwnika ten epic. Także no z tym będą się zaczynać problemy. Czyli ja tu w ogóle muszę coś wyrzucić, na pewno nie to. Cała reszta to jest chyba już, dobra, powiedzmy, że ten łuk, bo on jest jakiś stary. No i tutaj jeszcze mam jakieś epiki do kibla pewnie, z tego co kojarzę, chociaż nie, tu będą na magu pewnie, mam dużo. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dobra, jeszcze mam 5 epików na magu do kibla w razie czego. No i okej, tak to się prezentuje. Na sam koniec teraz mogę wam w sumie pokazać te walki, które wczoraj sobie zrobiliśmy. No niestety wczoraj, w sensie dla mnie wczoraj, dla was przedwczoraj, niestety tak się wydarzyło,
wydarzyło, że jakoś tam dobiłem ten 200 level, już nie pamiętam jak. Wzięliśmy sobie, kupiłem sobie ten pakiet, tam kolejny, no i powiem wam, że no nie mogłem się powstrzymać przy jeden dzień, żeby ten odcinek powstał, tylko no już od razu zacząłem klikać, no i tak jak mówię, no to piekło zostało zamknięte, no i samym piekłem wbiliśmy chyba jeszcze z 10 leveli, ale to zaraz wam popokazuję. Zacznijmy sobie może od Mańkuta Lannistera, to jest tak jak mówię, to był chyba drugi w Esterosie, ten pierwszy padł na odcinku, no i zobaczyłem w tym SF Toolsie, że mamy na niego ponad 5%, także stwierdziłem, że warto by go było poklikać, no i zobaczcie, i na 199 poziomie pokonaliśmy go i bodajże on nam dał 201 poziom. Co za tym idzie, ten pakiet nam się odblokował i jakoś to tam dalej poszło. Dostaliśmy swoją drogą też taki ładny naszyjnik, dzięki któremu, który mamy do tej pory założony, nie? Więc to akurat git, już nam dzisiaj w ogóle lepszy poleciał, no ale trudno. Dobra, no i teraz kolejni popadali, piekielny ogar w piekle, zobaczmy jak to wyglądało, 201 level mamy, tak jak mówię, no nie wiem ile wydałem grzybów, żeby zamknąć to piekło, no ale niedużo, może z 60, może z 70, no i udało się, tu jakaś zbrojka zwykła, więc bardzo nas nie interesuje, no i lecimy dalej, Wood Minecraft. Tutaj jakieś krytyki, no to jest wojownik, więc można powiedzieć, że on jest dość ciężki jak dla maga, no ale dokładnie, no 110 tysięcy HP i też udało nam się go pokonać, znowu bardzo fajny itemek z miejscem na klejnot, premia do PD 1%, tutaj tak jak mówię, no na 3 cechy, więc mamy go ubranego do tej pory, no to było wczoraj dla mnie, dla was tak jak mówiłem przedwczoraj, więc tych itemków wiadomo, że bardzo szybko nie będziemy zmieniać, no tak jak mówię, no to jest nowy serwer, więc tutaj no bardzo by się przydał weekend epicki, dlatego, że moglibyśmy przebrać się, pocisnąć lochy, później sobie tu w ogóle znowu walka z wojownikiem, znowu 76 tysięcy HP, później wbić parę leveli, znowu się przebrać albo nawet broń jakąś nową epicką znaleźć, znowu te lochy pocisnąć, no i o wiele by to było prostsze, aniżeli teraz się bawić z tymi itemkami, które są zwykłe, no nie? Chociaż i tak większość epików mamy, no i tutaj boss tego tornada, miałem mówić tego tornada, boss tego piekła, Belzebos 350 level, no i zobaczmy, wbiliśmy sobie 165 milionów expa, znowu bardzo mało HP nam zostało jak to magowi, no i bardzo fajna czapeczka, znowu z miejscem na klejnot, znowu na 3 staty, także od razu ją ubraliśmy. I co my tu dalej mamy? Aha, no i tu mamy jakieś tam kopalnie Glory w strefie mroku, to też pokonaliśmy praktycznie od razu, ale jakoś tam bardzo, no to padało za dosłownie jednego grzyba, więc to nie są jakieś tam bardzo ciekawe walki. No i na koniec jeszcze ten portal do piekieł mogę wam pokazać, no i bardzo mało go zostało, więc to nie była jakby, to nie było nic dziwnego, że on nam padnie. No i zobaczcie, garbaty, zombie, no i na koniec krytyk dokładnie na jedną pół HP nie zbił i udało się go pokonać. To już jest bodajże, ile mamy od tego portalu? 2%, okej, czyli no już mamy te portale osobiste, tak jak mówię, no 1.3, no i gildia nam daje tego portalu 5%. Dobra, to by chyba było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Za jakiś czas znowu z tego maga wleci odcinek z aktualizacją i pewnie z jakimś klikaniem lochów. Tak jak mówię, no dziękuję wam za oglądanie, za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, jeszcze raz przypominam, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha i na Discorda dla widzów, linki w przypiętym komentarzu i opisie. I chyba wszystko, jeszcze tutaj sprawdzę, no ale tak, wydaje mi się, że wszystko, co wam miałem pokazać, no to wam pokazałem. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!